Witam Was, widzowie, w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Katowicach właśnie i idziemy na dworzec główny w Katowicach, można powiedzieć. No, nie piszę Katowice główne, tylko Katowice i idziemy, widzowie, na dworzec. Już wiele ciekawych składów nagrać, ponad 40 minut, widzowie, potem jeszcze mam live, więc ja tutaj będę tak naprawdę 2 godziny dzisiaj nagrywał, więc możecie to dostać, zostawić w subskrypcji i lajka, widzowie. No serio, bo będę potem miał live o 1,5 godziny, a ja tutaj będę nagrywał. Jest godzina 14.40, teraz nie widzę, że 6, więc mamy 14.47 już, widzowie. Idziemy na dworzec Konstantyna Wolnego, czyli marszałku Sejma Śląskiego. Więc idziemy, nie pokażę wam napisu, bo tam jacyś ludzie są. Ja bym tutaj tego Konstantyna, ale zawiało. Idziemy do tablicy i pokażę wam, jakie składy ponagrywam. Intercity Hetman ma opóźnienie 5 minut. On będzie na peronie... Wszystkie pociągi. Na peronie trzecim będzie Intercity Hetman Morawica. Czyli portal Morawica pociąg przyspieszony. Nie wiem. Idziemy na peron drugi, albo nie, pierwszy, żeby nagrać pociąg do tych lodowisko z Dąbrowy Górniczej i mam zapowiedź. Posłuchajmy. Nagrywamy do tego składu. Hetman już zwiększy? Nie, 5 ma dalej. Tylko tak jak w Gliwicach nawet na przykład. No to tak. Dychy lodowisko. I idziemy zaraz. Zaraz pójdziemy na peron drugi po tym pociągu, że nagrać Intercity Porta Morawicę, Morawikę. Złapę go tam. Ale szum! Oj, wjeżdża turbo klimat do tych lodowisko! Pociąg z Dąbrowy Górniczej N57KM 3002RA. A tutaj pociąg S1 o 14.55 odjedzie Flirt z Katowic do Gliwic. Kolej Śląskich. Ta jakiś pociąg chyba do Krakowa Głównego. S3 Cuk Gipki. Idziemy tam. Odjedzie. Więc idziemy nagrać jego odjazd. S41. Czyli pociąg S41 ze stacji Dąbrowa Górnicza i teraz nie wiem, czy Ząbkowice. Ale chyba tak, Dąbrowa Górnicza, Ząbkowice, Tychy lodowisko. Będzie odjeżdżał z peronu pierwszego, toru 9. I widzę, dzisiaj będę chodził po peronach, żeby nagrywać wam z bliska pociągi. Idziemy Morawicy za stary. Więc, o, Gipski Cuk, słyszycie? Przyjedzie pociąg TLK Docker, widzowie, który przyjedzie z Gdyni bez opóźnienia. Ale niestety Hetman ma opóźnienie 5 minut, ale nagram Hetmana, no i tak. No. Stoi tam na N57KM 3002RB. Który to kibel o 14.51 będzie odjeżdżał ze stacji Katowice bez opóźnienia. A tutaj pociąg S1. I zaraz pójdziemy, widzowie, na peron drugi, tam gdzie ten pociąg S1, od razu jego odjazd nagramy. Po co? Bo idziemy nagrać pociąg Intercity Porta Morawica, lub tam Morawika, nie wiem jak to się mówi, do Grasshaupt-Bahnhof z Przemyśla Głównego. Nie liczę nawet, widzowie, na rarytas, na niczym, bo jestem spełniony po w Gliwicach. No i tak. Więc widzowie, i odjeżdża turbo kibelek z Dąbrowy Górniczej z Ząbkowice do tych lodowisko. Podstawa
jedziemy na peron drugi, tak jak wtedy, spotrzebowałem jeden i wjazd Intercity Porta Morawicy. I turbo kibelek pojechał, a my idziemy nagrać flirtą. Ja lubię tą panią, która jest opowiada tam, bo ten mówi z tym fajnym. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. O, właśnie, przyjemnej podróży. No, i sobie, dobra, idziemy nagrać szybko odjazd pociągu S1 z Katowic do Gliwic. Nie miałem w planach nagrywać tego pociągu teraz pierwszego, nie tego S1, tylko miałem od odjazdu Porta Morawicy, ale... ale więcej składów i więcej minut filmów to fajnie, chyba dla was. Możecie nagrywać, czy chcecie długie filmy, czy krótkie. Ja lubię nawet te 50, nie, ja mogę nawet 50 minut nagrywać. Na przykład w takich Katowicach to bym mógł nagrywać film do 16, widzowie, a jest... No, tylko nie umiem montować, ale live'a mam dzisiaj od razu po tym, nie miałem mówić. Tak, bo przyjechałem pociągiem S1 z Gliwic do Częstochowy, a odjeżdżam dopiero o 17, jest 14.51. Jeszcze 2 godziny teraz nagrywania, pół godziny, coś takiego, nagrywania pociągu jako odcinek, a potem jako live'a, więc flirt, kolej śląski, a tam cuk gipski. Cuk Gipki, S3 Cuk Gipki stoi tam do Krakowa i zaraz wyjdzie Porta Morawica z Przemyśla do Gras, Hauptbahnhof. O, Hetman! Wiecie, ale nie nadam Hetmanu! Miasto, przez stację Kraków Główne, Rzeszów Główne, stanowił się w pociągu o godzinie 14.48. Już mamy na tablicy Intercity Porta Morawicy do Gras Hauptbahnhof. Gras Hauptbahnhof. Gliwice. Pociąg Intercity Hetman do Krubisz Hetman. Wagon numer 19 do stacji Krubisz Miasto. Ja tam widzę jakieś wagony. No. O, jedzie Hetman tam. EP09 to jest, ja już widzę od razu. Nie, to nie jest EP09, widzę. Nie ma na Hetmanie EP09, zdziwiłem się. A tutaj flirt M75001B jako pociąg kolei śląskich S1 z Katowic do Gliwic. Opóźniam pociąg Intercity Hetman, zestaw się na stacji. To jest świetna, widzowie, na Intercity Hetmanie. I nie wiem, co wy chcecie teraz patrzeć, na pociąg S1 czy na Hetmana. Intercity Hetman z opóźnieniem około 5 minut wjeżdża na stację Katowice. EP07-321 jako Intercity Hetman, a odjeżdża pociąg S1 z Katowic do Gliwic. A tam widzę już lokomotywę SU-40 coś. Tą od... Widzowie, czyżby... Morawica. Tak, widzowie, bo tutaj właśnie TLK Docker. Właśnie widzowie, tutaj pociąg TLK Docker z Gdyni wjedzie i on skończy bieg. I chyba dlatego, widzowie, będą wagony spychane przez SU-440, coś takiego, nie pamiętam tej nazwy, ale potem będzie się postawił Intercity Sztygar na live u mnie, a tu Hetman wjechał. Intercity Hetman z Wrocławia Głównego, z Zielonej Góry Gumy do Lublina Głównego, Krubi Szerwów, Miasto, a tam już widzę Intercity Porta Morawice. I to jest również Świnka. Umie mówić Hauptbahnhof. Wagony KBB już widzę, widzowie, ale też wagony polskie, co dla mnie jest jakby... I Hetman, Jezus,
przepraszam, Intercity Porta Morawika z Przemyśla do Gras z EU07421. Wagony polskie na Intercity Porta Morawicy. Przemyśl główny Bochumin. Wagony do Bochumina znajdują się na początku składu. A tu mamy suczkę SM42-3003. Tu stoi chyba już, czeka widzowie, na TLK Docker. Tu wagony i sucz z SM42-3003. Tu gdzie Docker wiedzie? Odjedzie Hetman. A tu SM42 stoi. Czekamy na TLK Dockera i chyba będzie zaraz odjeżdżał też pociąg S3 Cuk Gipki do Krakowa. Intercity Porta Morawica stoi na torze pierwszym, przy peronie drugim, na stacji Katowice bez opóźnienia. Pociąg międzynarodowy, który jedzie przez aż Polskę, Czechy i Austrię, czyli trzy kraje. A tam widzę manewry, ten flirta Kolei Śląskich. I odjeżdża pociąg Intercity Hetman z opóźnieniem około 5 minut ze stacji Katowice. A tam mamy manewry flirta Kolei Śląskich. Ciekawe, jaki to pociąg będzie. Chyba... Nie chcę was skłamać teraz, więc nie powiem. Bo nie pamiętam sam. Chyba jako pociąg linii Katowice. A tutaj spalinowóz. O, i tam wiecie TLK Docker, bo widzę pracowników, czyli coś tam widzowie będzie. Ja idę tam, gdzie będzie TLK Docker, to ja idę zobaczyć, bo będę go pierwszy raz widział, ale na rezultacji nie będzie na nim, bo nie ma nigdy. Może być Nurek czeski, ale chyba nie. Tutaj więc czeka już na chyba spychnięcie wagonów. Ciekawe, jaka lokomotywa to będzie. A, to pociąg do Zwardonia będzie. Podstawia się pociąg do Zwardonia lub Zwadronia, teraz nie wiem. Zwadron, dobra, nieważne. Więc flirt się podstawia jako pociąg S8? Nie wiem, S8 chyba, widzowie. Na peron pierwszym się podstawia pociąg, po prostu pociąg. Więc podstawił się, a tam mamy pociąg przyspieszony S3 Cuk Gipki jako elf pierwszy to jest tam do Krakowa, a tutaj Intercity Porta Morawica z EU07 421. S5 to jest, widzę, do Zwardonia. Więc tutaj mamy spalinowóza. Ej, ale fajnie, widzę, bo szkoda, że nigdy nie doświadczyłem, jak tutaj kormorana robią. Kiedyś, gdzie miał dwa wagony w Zabrzu na linii Polanica z drugiej Katowica, a potem już miał więcej. I fajny lokomotyw, no EU07 na przykład. To nie doświadczę, a może doświadczę jakby te coś z TLK Dockerem. Zobaczymy. O! Na tor czwarty wjedzie pociąg Regio do Sędziszowa, czyli się podstawi, pewnie to będzie turbokibel, a ja bym chciał zobaczyć kibla klasycznego może. O, liczę na kibla klasycznego, ale nie, 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 nawet nie. Mamy gwizdki już, czyli Intercity Porta Morawica będzie odjeżdżała ze stacji Katowice bez opóźnienia i następna stacja to chyba, nie wiem, na pewno Mikołów. I mruczy sobie siódemeczka, widzowie.
i Morawica będzie odjeżdżała ze stacji Katowic. Nie ma wagonów jakby wszystkich kabów, jak w Krakowie zobaczyłem, więc ciekawie. Intercity Porta Morawica. Morawica będzie odjeżdżała ze stacji Katowic. I o wilku mowa, odjeżdża. I piękne wycie. I odjeżdża pociąg Intercity Porta Morawica. Tutaj wagony do Bochumina, a tu już wagony do Graz. Hauptbahnhof. KBW. Tam mamy kolejną, a nie, tam się podstawia pociąg Regio z Sędziszowa. Cukinki zaraz odjedzie, więc nie zmieniam już pozycji nawet. Sędziszów 15:22 odjeżdża pociąg Regio do Sędziszowa. I jest to turbo kibel. Pani coś podaje. I widzowie, podstawił się pociąg Regio do Sędziszowa, tylko teraz nie wiem, na jakim peronie będzie tylko Docker. I to jest taki problem, ale chyba tam Docker będzie, gdzie ci pracownicy. Cukinki zaraz odjedzie, więc... O, i Cukinki będzie odjeżdżał jako elf pierwszej linii, Katowice, Kraków Główny. Cukinki. Cukinki. Jako elf pierwszy. I co, gipki? I teraz, gdzie Docker będzie? Pytanie widzowie, gdzie będzie tylko Docker? Chodźmy tu. Na peronie drugim Dockera na pewno nie będzie. Tam mamy SM42, która będzie chyba, no nie wiem, ja idę na peron pierwszy na razie, bo tam są pracownicy PKP Intercity, czyli tam Docker wjedzie, czyli pewnie będzie lokomotywa jechała sobie na manewry, ten SM42 weźmie sobie je, no gdzieś spychnie, gdzieś je weźmie. No i widzę, taka historia to będzie. Czwarty mówiłem. A to jest peron czwarty. Tylko Docker. I widzowie, nagrały bez opóźnienia wjechał tylko Docker. Sukces widzowie, sukces. Sukces. Jak na Dockera. Jak na Dockera to sukces, bo chyba ona zawsze opóźnienia jakby. Nie, mi się wydaje, zawsze Dockera jakby kojarzy z opóźnieniami. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, nigdy tego pociągu jeszcze nie widziałem. Tak na żywo. Więc sukces. Ole. Ale pomazany turbo kibel. Ale tutaj graficia, że go widzieli. Widzowie, no. Coś trochę... Szkoda mi tego turbo kibela. A już tam widzę Dockera z EP07. Lub EU07. Z siódemeczką. Więc tu stoi... Tutaj stoi turbo kibel. Jako pociąg Regio do Sędziszowa. Tam SM42 3003 i zaraz będzie coś robione z Dockerem. Więc chodźmy bardziej tam. Sobie można powiedzieć, nawet tak mruczy sobie ten turbo kibel. Jeśli można to nazwać mruczeniem. I zobaczmy, na TLK Docker, na nic nie liczę. No i tak, to jest AP07. Nawet nie mamy napisane, że tutaj Docker wiecie, nawet, no, ten tor 8. A tutaj widzowie mamy
Leo Express, tak to był w Czechach i Altonie. Ostrawa z Chiną. Tylko to... Kto wie? Ostro. Tylko toker ze świnką wjeżdża. I to jest, widzowie, już wam mówię, EP07 312 z dwoma patykami kończył bieg. Osterwa! Osterwa, widzowie, zaraz kiedy idziemy do Osterwy, zaraz pewnie. Tylko toker z Gdyni, głównej do Katowic. Ile on nas, ile toker stoi? I na ilu stacjach Docker się zatrzymuje, to jest, widzowie, bardzo ładna liczba. I teraz pytanie, gdzie, widzowie, będzie ten Intercity Osterwa. Nie, ja bym chciał chyba zobaczyć Dockera. Wrócił sobie. Dobra, chodźmy tam do siódemeczki. Tam się odpinać będzie. Teraz nie wiem, co... Tam się odpina EP07, więc chodźmy tam. Widzowie, te Osterwy zobaczymy zaraz. Ja już nieraz ją widziałem. Nic na niej nie ma nigdy, więc nie. Na co mi chce czekać? Albo zostańmy tutaj, widzowie, bo tam pociąg do... O! O! Zwisłe uzdrowisko? Nie, tych lodowisko chyba. Tychy. Tutaj wjedzie. Tutaj będziemy mieli pociąg S41. A tam Docker. Chyba tutaj będą, no, mi się wydaje. Skończył bieg Telka Docker, który przyjechał z Gdyni Głównej do Katowic. Na ile on stacjach się zatrzymuje? Patrzcie. Patrzcie, ile stacji to jest. Liczba. Co? Widzowie, nie! Rarytas kolejny! Widzowie, nie! Idziemy do Osterwy! Nie, widzowie! Kolejny rarytas! Kolejny rarytas, widzowie! Żółte czoło! Idziemy do Osterwy! Widzowie, kolejny rarytas! Nie, widzowie, przepraszam! Nie! Tylko przepraszam, Intercity Osterwa z rarytasem EP07, żółte czoło! Widzowie, idziemy tam! Idziemy do Osterwy! Idziemy do Osterwy, widzowie! Widzowie, nowy rok i nowy i cały czas rarytasy. Noworoczne pociągi w Gliwicach, pierwszy rarytas. Katowice, kolejny rarytas, widzowie. Mi się nie chce. Nie widzę. Intercity Osterwa z rarytasem i ja biegnę nawet tam. Widzowie, Intercity Osterwa do Szczecina z żółtym czołem. Ja mam czwarta, widzowie. Pociąg Intercity Osterwa, żółte czoło. Nie, widzowie, mi się nie chce. Osterwa. Pobiegłem jak tam. Szczecin Bóg. Intercity Osterwa. Żółte czoło. Widzowie, Osterwa. Rarytas. Nie biegnę głupi, żeby nagrać Osterwę. Nie, widzowie. EP07 442. Intercity Osterwa. Z Krakowa do Szczecina. Żółte czoło. Ja robię zdjęcie sobie. Może na profilu wyjdzie. Widzowie. Lub wrzucę na posta. A
latam EB07 jak świnka. Co jak ja biegłem po prostu? Intercity Osterwa z rarytasem. Nie, widzowie, ja powiem tak. Nowy rok. Nie, widzowie, co tu się stało właśnie? Intercity Osterwa odjedzie zaraz. Ale ma rarytas. Widzowie, Intercity Osterwa z Krakowa do Szczecina z rarytasem EP07 442, a tam pociąg do Zwardonia. Stoi na peronie pierwszym, tutaj na peronie drugim. Pociąg Intercity Osterwa z rarytasem EP07 442. A tutaj SM42 czeka na jakieś zatrudnienie, a tutaj świneczka zaraz chyba będzie, no, czepi się i pojedzie pewnie do tej bazy. A tam coś jedzie, widzowie. Chyba elf, jako pociąg Kolei Śląskich z Gliwic do Częstochowy. Biegłem szybko, ale żeby... Ja mam farta, widzowie, nie. Ja, widzowie... Nie, widzowie, jeśli w kolejnym odcinku lub dzisiaj złapię jeszcze jeden rarytas, to ja, widzowie, po prostu... Ej, bo ja dzisiaj, widzowie, jeszcze mam live'a, więc jakby na live'ie nawet złapię, to ja mówię, że to jest przenajwiększy fart w życiu. I mamy wjazd elfa drugiego jako pociąg. Nie wiem jaki, bo nie zainteresowałem się, ale wiem. Chyba z chałupę. Elf drugi do Katowic. 27 WEP 002B. Gliwice, Katowice. Pociąg S1 biał. Na peron drugi koło żółtego czoła. Intercity Osterwy, widzowie. O, o, i siódemeczka pojechała, widzowie. Zbyt się podekscytowałem. Siódemeczka pojechała sobie już. Chyba do bazy już swojej. A tutaj SM42 będzie chyba te wagony dawała teraz na tory odstawcze. Czy ma jeszcze sygnał stój, czyli S1 sygnał Intercity Osterwa. Widzowie, ja mówię tak, ja dzisiaj gadam sobie z dziadkiem, bo jedziemy dzisiaj pociągiem, a jak zrobię rarytas, będzie fajnie. No to, widzowie, jest fajnie. Kolejny odcinek z rarytasem, widzowie. Nie, pozdrawiam wszystkich, widzowie. Zobaczyłem kolejny rarytas, widzowie. Nie, nie. Sorry, że się tak śmieję. A ja miałem takiego pecha w lipcu. Nie widziałem, że na Osterwie w ogóle może być rarytas. A tu mamy zaskoczenie. EP07 442. Jeszcze nie odjeżdża, więc podekscytujmy się. O, ma już, może jechać. O, i SM42 również chyba będzie teraz pod wagony jechała. Intercity Osterwa z rarytasem EP07. Która godzina? Ja się napiję, widzowie, tylko. Może już odjeżdżać Osterwa? Czyli jeszcze 15 minut filmu. I proszę, zatrąb mi Osterwo. Ta SM42 pojechała, teraz będzie wjeżdżała tam, gdzie był TLK do, jakby lokomotywa od Dockera. O, i będzie odjeżdżał odjeżdżała Intercity Osterwa. A pociąg S1 zjeżdża na manewry, widzowie, ale mnie to nie obchodzi. Bardziej mnie obchodzi Intercity Osterwa z żółtym czołem, czyli EP07 442. No to ja powiem wam dzisiaj na live, że złapałem kolejny rarytas. Nie, no, wy jeszcze nie wiecie, czy ja złapałem ten pierwszy, czyli EP08001. No ale powiem, dobra, widzę. Bo ja widzę, powiem tak. Dziękuję. Dziękuję PKP Intercity, po prostu. Że umiecie ustawić w końcu lokomotywy po mnie, pode mnie. Tam SM42 będzie zaraz jechała, a Osterwa nie odjeżdża jeszcze i może już jechać. Czyżby problem z odhamowaniem składu, jak w maszynie ja? A to mi się trafiło dzisiaj, widzowie. Definitywnie mi się dzisiaj dobrze trafiło. Tam SM42 coś robi. Chyba zmienia...
jedzie od Sterwa ze stacji. Nie, może mnie zatrąbią. Pociąg Intercity Osterwa z EP07442. Ostatni raz to już mówię. Widzowie, biegłem jak głupi do tego. To już bardziej myślałem, że na dukeru może być niż na tym. A pociąg to z Bartonia, ciekawe za ile odjeżdża. Jakiś pociąg S1 się podstawia chyba. W ogóle to i Śląski Chłop wjeżdża, bo tam widzę. Pociąg do Gliwic, ale my jeszcze nie wracamy, widzowie. My jeszcze nie wracamy. I będzie odjeżdżała Osterwa. Tam widzę turbokibel, a jakby się podstawiał. Podstawia się turbokibel. Nie teraz. O, SM42 zaraz będzie zabierała wagony. SM42 i turbokibel. A Osterwa jeszcze nie odjeżdża. O, już pan mówi coś tam. Mamy gwizdek, a tu mamy SM42, który da wagony na torze ostojowe, postojowe, przepraszam. SM42-3003. I odjeżdża Intercity Osterwa z rarytasem, żółtym czołem z EP07-442. Się temu przyjrzymy, ale tu pociąg do Racibórza się podstawia, widzowie. No widzowie, farta mam po prostu. E57 AKS 1533 RB. Jako pojedynek będzie jechał z... Nie, to on jedzie już z Oświęcimia. Turbo kibelek. Ale tak jak jakiś parowóz. O, tam EP07 będzie przejeżdżało. A tam już SM42 podłącza się do wagonów. Wagony do niego. Nie wiem. On przez Mikołów coś tam. Osterwa z rarytasem, widzę. Ja dalej nie wierzę tego. Widzę, ja mogę się śmiać teraz, bo ja dwa razy pod rząd sprawiam na rarytas, jak jestem na dworcu. A tu EP07. Świnka EP07 312 był jako pociąg TLK Docker. Prowadził pociąg TLK Docker, a teraz manewruje również na to. Ale raryta, Jezus, ale zatrąbił się. Zatrąbił mocno EP07 312. A ciekawe, o, wjedzie coś tutaj, pociąg do Gliwic, wjedzie, o, ja już tam widzę pociąg do Gliwic, widzowie. Elf pierwszy! Jako pociąg... Autobus 41, wystawki Oświęcim, o, tutaj do nas pociąg idzie. I teraz, S31 z Oświęcima do Raciborza. I tu S1 wjeżdża z Częstochowy do Gliwic. A tu pociąg SM, raczej lokomotywa SM42. Tam prosimy o odstawcie te na tory postojowe. Odsyła wagony SM42-3003. 15.30 odjazd z tego pociągu. Ja chyba to jest ostatni pociąg, który będę nagrywał w tym odcinku, widzowie. I pojechał, bo... A mamy gwizdek, chyba pociąg do Sędziszowa będzie odjeżdżał. Tutaj pociąg S1 będzie, nie wiem o której odjeżdża, ale tutaj pociąg z Oświęcimia jedzie na tor 3. A to nie, myślałem, że to pociąg... Tak, widzowie, to pociąg S1 do Gliwic może odjeżdżać, lub do Zwardonia, lub z Wadronia. Widzowie, super, super, nawet to z kolei. Thank you.
jedzie pociąg S1 do Gliwic. A potem kwadronia ciekawa odjechała. I pociąg do Sędziszowa również odjechał, tak? Tak, pociąg Regio do Sędziszowa pojechał. No ale to jakoś ciekawa kwadronia. Jakby był kibel lepiej. Mamy pociąg S1 z Częstochowy do Gliwic, odjedzie z toru 9.07 przy peronie 1 na stacji Katowice, czyli 27W005A, pociąg Kolej Śląski. O, czyli dwa pociągi będą odjeżdżać z peronu 1. Zwardo. Flirt. Nawet na rytas się udało złączyć. Intercity też właśnie jedzie, widzę, ale tu już na live w sumie, więc nie wiem, co mówię. Tam już turbo kibel. O, wiecie, jakby już zmienił kabinet pan. M75002A, tam pociąg do Zwardonia, a tutaj 27W005A jako pociąg S1 z Częstochowy do Gliwic. Dwa pociągi, Kolej Śląskich. Nie możecie narzekać dzisiaj, widzę, na nudę w tym odcinku szczególnie, bo Rarytas, Intercity, no, Regio, Kolej Śląskie, czekamy na co pani powiedziała. Tutaj wjedzie na tor trzeci pociąg do Oświęcima lub Raciborza. Na cieku Katowica Tarnowskie Góry zastąpiła rok pociągu. Przewóz podróżny projektowany zastępczą komunikacją autobusową oraz programy liniami DCM na podstawie ważnego biletu kolejowego. Prosimy o zapoznanie się z informacjami. Ja nie chcę wam spoilerować, co będzie na live. Szkoda, że jakby no sztykar będzie podstawić się, zobaczę jak się podstawiają pociągi. Nawet tak widzowie oprócz pociągu Kolei Śląskich, bo Koleje Śląskie widziałem, jak się podstawiają na przykład w Gliwicach nawet już. No ale tak, dobra widzowie, no. Więc zaraz widzę, jakiś pociąg odjeżdżał, chyba S1 do Gliwic. Tak. I odjeżdża pociąg S1 do Gliwic z Częstochowy na stacji Katowice. L1. I odjeżdża pociąg również do Zwardonia. O, słyszeliśmy gwizdek od pani konduktor. Widziałem, że to pani konduktor. I flirt zaraz odjedzie po Elfie. Ale czeka na ten pociąg z Oświęcima, tak? Czy do Raciborza powiedziała, do Oświęcima? Nie wiem. Więc odjeżdża pociąg do Zwardonia. N75002A. O, widzowie, Wisła Głębce! I... ja widzowie robiłem, jak przyjechałem zdjęcia. O, tutaj podstawia się. Nie, tutaj mamy przelot czegoś. Nie, przelot? Nie. Co to za pociąg, widzowie? Skończył bieg i teraz nie wiem, co on robi. Tutaj pociąg S1. On nawet nie jest przy tym, przy peronie jakimś, więc ciekawe, co tutaj Elf robi. Właśnie, historia, co mówiłem. Nagrałem pociąg do Wisły i tam był ten, jakby od tego niebo nad Beskidami, jakby ten go pierwszego dnia pociąg. I zobaczmy, czy teraz będzie podwójne Elfy. Tak! Nie, jednak nie. Słyszeć to już wypiłem. Widzę, bo piłem sobie ten. I mamy Turbo Kibela również jako pociąg do Oświęcima chyba. A tu mamy wjazd Elfa jako pociąg z Wisły Głębce do Katowic. Kończy bieg 27WD007B. Pociąg skończył bieg. A tu mamy Turbo Kibela do... też Raciborza? Nie wiem teraz. A tutaj jakiś Turbo Kibel chyba jako pociąg... nie, tutaj pociąg do Raciborza jest L75 AKS 730. O, i mamy RP1 i Elf rusza. Pociąg osobowa 31 ze stacji Oświęcim.
Święci. Wjechał na to trzeci. A, widzowie, dobra. Już rozumiem. Tutaj jest pociąg z Katowic z Raciborza, a tutaj skończył bieg pociąg. Przepraszam, pociąg z Oświęcima skończył bieg tu, a tutaj... Dobra, czyli za 2 minuty ten pociąg podjedzie. Już na manewry może jechać ten Elf 22W001A. Czyli zaraz będziemy mieli manewry tego pociągu i odjedzie turbokibel. Do Raciborza. Odjedzie. Odjedzie, widzowie. A tu może jeszcze zdążymy nagrać jakby przed live'em manewry tego Elfa. Więc pociąg do Raciborza odjedzie, widzowie. Ma już S2 chyba, tak się nazywa, czyli może wjeżdżać. Nie wiem, widzowie, ja to... Nie wiem, nawet się nie uczyłem, ale chyba S1 to jest jakby czerwony, to na pewno wiem, ale teraz nie wiem, jaki jest zielony. To chyba S2 jest to. Nie wiem, bo rozma zielone światło, czyli może już jechać. Nie ma sygnału, stój. Pociąg do Raciborza z Katowic, który będzie już odjeżdżał. N57 AKS 1533RA. Czekamy na odjazd pociągu. Kolej Śląski. Więc na nudę nie możecie dzisiaj narzekać, widzowie, bo przedużo pociągów dzisiaj jest. Bardzo dużo pociągów nagrałem. Rarytas z tym się znalazł na Intercity Osterwie. O, już odjeżdża. Więc bardzo fajny film z Katowic. Aż 43 minuty już nagrywam, a przede mną jeszcze live. Więc ciekawi, widzowie. Nie wiem. Co to tak, to jaki skład, chyba Elf oddaje takie odgłosy. Nie, nie jest jakoś dla uszów moich. Dobra, może trochę głośno, ale no. Nie, o, już tutaj światełko manewrowe zapalone jest przez pana maszynista, który już przeszedł do tej kabiny tutaj i będzie odjeżdżał pociąg do Raciborza jako turbokibel. Turbo kibele! Osobowe 7, nasz. O, i Wiko Mał! Pozdrawiam mechanika pociągu! Czyli. No. Czyli tego. Małem maszynistę pociągu. Pozdrawiam. I odjechał pociąg. Turbo kibel do Raciborza! Poczekamy na odjazd na manewry. O! I od razu RP1 widzowie. Bo manewry nie, to na pewno nie dla mnie było, już jadałem, bo jak nie machałem, tylko zawsze po manewrze, jak już zaczyna manewry, to się, to się trąbi, czyli RP1. I widzowie, to by było w tym odcinku na tyle. Zostawcie subskrypcję i lajka i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!